Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nimi pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Niewątpliwie trwa do dnia dzisiejszego. Ojcze, tak radosny dzień, tak radosna Ewangelia i przyprawiona kłamstwem. Dlaczego? Dlaczego nawet w tak radosnym dniu Żydzi, przecież którzy czekali na Mesjasza, nie potrafili się radować? Znaczy, ja myślę, że dlatego nie potrafili się do końca radować, bo w Jezusie Chrystusie nie rozpoznali Mesjasza. Nie rozpoznali Tego, który przyszedł na ziemię, aby przynieść im właśnie prawdę. Prawda nas wyzwala. A tutaj pomimo tego, że Jezus Chrystus przychodzi, przynosi prawdę, to człowiek właśnie bardzo często skłania się do kłamstwa, no bo ojcem kłamstwa jest szatan i dlatego również ludzie bardzo często, żeby gdzieś tam ze swoich mieć jakieś profity, prawda, to potrafią ludzie się skłonić do kłamstwa, aby siebie wybielić również. Także tutaj widzimy, że nie potrafili przyjąć tego, że właśnie Chrystus zmartwychwstał. Ale z drugiej strony, ojcze, Żydzi to taki obraz osób, które najwięcej musiałyby się zmienić, gdyby uznały tą prawdę. Wymagałaby ona od nich chyba najwięcej poświęcenia, no bo to jednak Żydzi z tamtych czasów są dla nas takim obrazem osób, które nie słuchały głosu Bożego, które skupiały się na sobie, skupiały się bardziej na literze prawa niż na wierze, na Bogu i na byciu dobrym człowiekiem. Więc to jest taki obraz ludzi dzisiejszych czasów, którzy nie do końca chcą przyjąć prawdę Bożą, prawdę życia konsekrowanego, życia z Bogiem, prawdę Bożych przykazań, dlatego że wymagają one poświęcenia od nas. Znaczy, to na pewno tutaj zawsze jest tak, że to, co Boże, nie jest łatwe. Bo gdyby to tak było, no nie to, to co zawsze też gdzieś tam mówię i pewnie już to gdzieś w którymś może naszej rozmowie wybrzmiało, to co Święta Teresa mówiła, że gdyby ludzie wiedzieli, jaki to wielki dar, na przykład Eucharystia, to by po prostu drzwiami i oknami przychodzili. I gdyby ludzie wiedzieli rzeczywiście, i tak, co to znaczy, że Chrystus zmartwychwstał dla nas, że nam utorował tą drogę do nieba, to pewnie by bardziej walczyli o to życie duchowe niż o to życie tutaj na ziemi. Ale z kolei gdybyśmy wiedzieli, no to nie musielibyśmy wierzyć. Czyli tak, czyli nie chodzi mi o to, że chodzi mi że właśnie o tą wiarę. Chodzi mi właśnie o tą wiarę, to co w dzisiejszej Ewangelii wybrzmiewa, że kobiety oczywiście zobaczyły Jezusa Chrystusa, one Go zobaczyły, ale Jezus Chrystus im przekazuje tę radosną wiadomość i one tą wiadomością mają się dzielić. To jest właśnie niesamowite, właśnie to jest Ewangelia. Że ja spotykam Jezusa, tego żywego, to co bardzo często wybrzmiewa. Ja to też często mówię, że właśnie spotykamy się z żywym i zmartwychwstałym Panem na Eucharystii. I dzięki temu my mamy iść, tak jak te kobiety z radością miały iść i oznajmić uczniom
to one, to Pan im dał taką wielką radość ze spotkania. I myślę, że tutaj chyba z tej Ewangelii wybrzmiewa to, że właśnie ze spotkania z Jezusem Chrystusem mamy wychodzić uradowani. Przychodząc na spotkanie z Chrystusem do Kościoła, przychodzimy często z problemami, ale też przychodzimy z różnego rodzaju mankamentami, które towarzyszą naszemu życiu. Wszyscy wiemy, że życie człowieka nie jest usłane różami. No i takim trochę obrazem liturgii smutnej była liturgia Wielkiego Piątku, którą przeżywaliśmy. Piękna, jedna z najpiękniejszych liturgii w Kościele, ale jednak skupiona wokół krzyża, wokół cierpienia, wokół śmierci. Na drugi dzień przeżywamy coś niesamowitego, przeżywamy zmartwychwstanie Pana i dziś mamy obraz tego, jak Jezus daje światu znać, mówiąc takim językiem nowoczesnym, o sobie. A wcześniej, jeszcze cofając się do kilku Ewangelii wstecz, nawet do Ewangelii, gdy przemienił się na Górze Tabor, mówił: nie mówcie o tym, zostawcie dla siebie. Przychodzi ten moment, w którym o Jezusie ma być głośno i tak się zastanawiam, no bo głośno już było, a teraz Jezus jest coraz bardziej chowany, bo jest niewygodny, bo jest nieprzyjemny. Teraz tak mi się kojarzy, dlaczego tak ma być, no nie? Bo my właśnie przed Jezusem mamy właśnie to zdobywać te siły. Przed Jezusem, klęcząc przed Nim w Najświętszym Sakramencie. Tak jak uczniowie mieli Go poznawać, słuchać Go, patrzyli na cuda, które On dokonywał, oni jakby to wszystko kodowali w sobie. Ale to jednak do końca no nie było tak, że oni mieli to wszystko zakodowane i to im wystarczyło. Przecież Jezus potem ich tak samo po zmartwychwstaniu no musi ich umacniać. Z powrotem jakby im przypomnieć to wszystko, co On dla nich zrobił. I to, co wybrzmiewa w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest to, że złapały Go za nogi, oddały Mu ten pokłon, a On mówi: nie bójcie się. To jakby Jezus Chrystus, to tak jakby ta Ewangelia była, czyli Ewangelia zawsze jest żywa, ale jak ona teraz wybrzmiewa z perspektywy tego dzisiejszego, to co się dzieje w obecnym świecie. Jezus Chrystus mówi, pomimo tego, że na przykład no, są te obostrzenia, że nie wszyscy mogą wejść do kościoła, tylko nieliczni, ale Chrystus mówi: nie bójcie się, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I pomimo tego, że tak się dzieje, to głoście Ewangelię. To głoszenie Ewangelii, Ojcze, jest czymś trudnym, szczególnie w tych dzisiejszych czasach i nie tylko ze względu na obostrzenia, ale przede wszystkim ze względu na to, jak postrzegany jest człowiek wierzący. Niewielokrotnie w rozmowach z ludźmi wierzącymi spotkałem się z argumentami, że boją się mówić o Jezusie, bo zostaną wyśmiani, wytknięci palcem, zostaną skrytykowani za to, że mówią o wierze, dlatego, że nie pasuje ona, nie pasuje do tego, jak ludzie chcą, żeby wyglądał ten świat, żeby ten świat był po prostu wolny. No ale to, co Jezus mówił, że jak mnie prześladowali, to i was prześladować będą. To jest wpisane w nasze życie chrześcijańskie. My byśmy nie chcieli, my byśmy woleli, tak to powiem, my byśmy woleli, jak to zawsze nieraz się mówi, mieć święty spokój, żeby nikt nas nie dotykał właśnie, żebyśmy po prostu, jak to się mówi, w ciepełku własnego domu żyli. Ale to nie jest Ewangelia wtedy, bo ja się zamykam na innych. Ja nie głoszę tego swoim życiem, swoim słowem, postępowaniem. Tak nie może być. To, co kobiety uczyniły, to spotkały Jezusa i co? Mogły zatrzymać to tylko dla siebie. Myśmy spotkały Pana, On się nam ukazał. I innym, jakby to tak uwiąć wara od tego, no nie? Ale to Chrystus im mówi: idźcie i oznajmijcie to.
uczniom. Czyli ojcze, tak trochę uproszczając, jeżeli mamy ten spokój, nikt nas nie krytykuje za wiarę i za mówienie o niej, to możemy się trochę obawiać, że nie postępujemy. Znaczy, nieraz właśnie tak jest, że trochę powinniśmy się obawiać, że to jest tak, że jak to mówię, ja też tak mówię, jak jest za dobrze, to jest źle. No nie, to znaczy, że po prostu coś w nas nie jest tak, no nie? I tutaj to głoszenie wymaga rzeczywiście od nas zaparcia samego siebie. To, co powiedziałeś, przeszliśmy przez krzyż wcześniej. No nie, a krzyż jest bramą. Każdy z nas musi jakby przejść przez tą bramę krzyża, aby móc potem wejść w zmartwychwstanie. Bez krzyża nie byłoby zmartwychwstania. No właśnie, czy to jest ważne, no bo tak naprawdę liturgiści określają, że to nie są trzy różne liturgie, tylko jedna wspólna od czwartku do soboty. To jest łączność. Dlatego na przykład, żeby Państwu wyjaśnić, sam niedawno się dopiero o tym dowiedziałem, nie ma błogosławieństwa na koniec liturgii. Dlatego jest przyniesiony Święty Sakrament, aby zachować tą ciągłość. No i właśnie ta ciągłość liturgii. Te trzy dni tak naprawdę obrazują nam jedną mszę. Bo to wszystko, co się dzieje w ciągu tych czterech mszy, dzieje się podczas każdej niedzielnej, każdej Eucharystii tak naprawdę. Rozbudowane, piękne, trudne do przeżycia. Mamy to już za sobą, więc nie będę pytał o to, jak przeżyć te trzy dni, bo już to przeżyliśmy, ale jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? No bo to już etne triduum paschalne w naszym życiu i pewnie dla wielu tradycja odbębniona, pokarmy poświęcone, dobre śniadanie zjedzone. Może raz na jednej liturgii byłem, może nie byłem. Może obejrzałem w dresie przed telewizorem, pijąc kawkę, może nie obejrzałem. I teraz no co, wchodzę w normalność, wchodzę w codzienne życie bez jakiegoś dotknięcia przez wiarę. A jesteśmy w takim dniu, mamy taką Ewangelię dzisiaj, która pokazuje nam, że nie mamy się czego obawiać i powinniśmy jednak się nawrócić. Znaczy to nawrócenie, jak mówiliśmy już na początku Wielkiego Postu, ono jest całe życie. I może być tak, że nagle może się okazać, że gdzieś tam jestem w jakimś dołku i gdzieś tam wznoszę wzrok do Pana Boga, bo nie wychodzi mi to życie tak, jak powinno być, może jak powinno wyglądać, ale właśnie to na tym polega, że widzę w sobie to, co mam jeszcze naprawić i robię to każdego dnia. Każdego dnia w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, bo inaczej to właśnie moje życie będzie takie byle jakie tylko, no nie, że nie, że będę tylko właśnie patrzył na tą całą liturgię jako na teatr, na piękne przeżycie takie nieduchowe i rzeczywiście tak może być. Zwłaszcza, tak jak powiedziałeś, zwłaszcza gdy usiądę przed telewizorem, prawda, czy przed komputerem, czy przed komórką, nie? A tu rzeczywiście potrzeba takiego, w Triduum zawsze potrzeba wielkiego skupienia. Ja pamiętam z dzieciństwa Triduum i zawsze jakieś to było wielkie przeżycie, może nie z tak pięknie rozbudowane, jak gdzie indziej, jak już poszedłem do seminarium, ale właśnie może dlatego jakoś bardziej to się przeżywało. I rzeczywiście pamiętam, że to, te liturgie się przeżywało i adoracje Najświętszego Sakramentu w grobie Pana Jezusa, rzeczywiście było to wielkie przeżycie. Zahaczę trochę o liturgię Wigilii Paschalnej Wielkiej Soboty. Najbardziej rozbudowana liturgia słowa, często nawet 8 czytań. Powiem szczerze, że przy trzecim najczęściej już traciłem koncentrację. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ mam wrażenie, że to jest taki obraz naszego codziennego życia. Gdy Pan Bóg mówi, na początku jeszcze posłuchamy, ale gdy zaczyna mówić rzeczy niewygodne, bądź zaczyna mówić długo, to tracimy koncentrację. Często tak jest, nawet w trakcie naszych programów, jak mamy trochę dłuższą Ewangelię, że potem ojca dopytuje o szczegóły, czy ja dobrze pamiętam, że było tak, jak ojciec przeczytał. Bo faktycznie gdzieś ta koncentracja w pewnym momencie ucieka. Nasze życie jest relatywnie długie z naszej ludzkiej perspektywy, choć z Bożej pewnie jest króciutkie. Więc tą koncentrację w ciągu życia tracimy pewnie nieraz, tylko potem ciężko ją załapać ponownie. A czy ta liturgia na pewno rzeczywiście
tak jak pamiętam właśnie z dzieciństwa, ona inaczej wyglądała. Nie była właśnie tak rozbudowana. Dopiero jak poszedłem do seminarium, zobaczyłem, jak ona może wyglądać. I byłem, czy byłem, może złe słowo, zawsze śpiewałem praktycznie w chórze w seminarium. I rzeczywiście było to niesamowite przeżycie. Zwłaszcza w Tuchowie, gdy po raz pierwszy tak zobaczyłem rozbudowaną liturgię. I rzeczywiście ta koncentracja może gdzieś tam to nam wszystko uciec, ale ja myślę, że najważniejsze jest to, co przez tę liturgię możemy zobaczyć, czyli przechodzimy przez ten Stary Testament do Nowego Testamentu, gdzie Bóg nas prowadzi, tak jak prowadził naród izraelski, to również mnie Bóg prowadzi. Przez to, jak powiedziałeś, wydaje nam się długie życie, a to jest tylko mgnienie. I widzimy, co Chrystus dla nas uczynił, właśnie to zmartwychwstanie. Nie, że Chrystus pokonał grzech, pokonał śmierć i On mi mówi, Chrystus mi to uświadamia, w tej Ewangelii również, ze mną, i tu jest bardzo ważne, ze mną możesz wszystko pokonać. Możesz właśnie pokonać ten lęk przede wszystkim. To ze mną możesz pokonać lęk, obawę przed tym, przed tą codziennością, przed tym życiem, bo to życie się kiedyś skończy. A masz żyć wiecznie. I o to musimy też zabiegać. I o to musimy dbać. O życie wieczne, nie tylko o to życie. No, przed świętami może nie mieliśmy takiej możliwości. Kto po prostu miał możliwość, to poszedł do fryzjera, do kosmetyczki, prawda, i tak dalej. Nie wszyscy zdążyli. Ja zdążyłem. No właśnie, ale nie wszyscy zdążyli, nie wszyscy zdążyli się przygotować. Ale ojciec też zdążył. Ja tak, no bo ja sobie sam mogę uczynić fryzurę, bo jako fryzjer to sobie dbam sam o swoją fryzurę, bo potrafię się sam ostrzyc i dlatego. Ale nie każdy to potrafi. I chodzi o to, że zewnętrznie się przygotowujemy, ale jest pytanie, czy rzeczywiście wewnętrznie jesteśmy zawsze dobrze na święta przygotowani. Bo to przeżywanie świąt Zmartwychwstania Pańskiego bez... może nie mamy takiej możliwości, nie mieliśmy takiej możliwości przychodzenia na liturgię czy spowiadania się, ale to moje nastawienie, prawda? To jest bardzo ważne. Czy nastawienie to często staniecie w pokorze, symbolizując własne słabości, pokazując własne słabości i trzeba zdać sobie sprawę z tego, co robimy źle. Tak wracając do początku dzisiejszej Ewangelii, właściwie do końca dzisiejszej Ewangelii, jeżeli dobrze pamiętam, nie mam tekstu przed sobą, ale chodzi mi o Żydów i o sformułowanie, że kłamstwo kosztowało ich wiele pieniędzy. Musieli zapłacić dużo pieniędzy strażnikom. Kłamstwo wiele od nas kosztuje, wiele nas wymaga. Więc zastanawiam się, dlaczego my kłamiemy. Dlaczego my kłamiemy wobec Boga? Czasami nawet do tego stopnia, że idąc do spowiedzi już wspomnianej, nie mówimy o wszystkich grzechach, albo wręcz przeciwnie, mówimy, że czegoś nie zrobiliśmy, mimo że coś zrobiliśmy. To jest częste w relacjach między człowiekiem a człowiekiem, no bo przed człowiekiem możemy się wstydzić. Ale tak się zastanawiam zawsze, dlaczego wstydzić się przed kimś, kto i tak to wie. No to jest takie trudne czasami, może właśnie, może ten wstyd jest nieraz bardziej gdzieś nas tak po prostu dekoncentruje tak samo i boimy się powiedzieć. A to właśnie to, że ja powiem Bogu o wszystkich moich tych sprawach, o właśnie tych lękach, bo tu właśnie w tej Ewangelii to jedno, co dla mnie jest najważniejsze, to właśnie Jezus Chrystus mi cały czas mówi: nie bój się, nie bój się, nie bój się. Nie bój się, mała trzutko, nie? Bo ja Cię prowadzę. I właśnie Chrystus tutaj, czy w sakramencie pokuty i pojednania, w każdym innym sakramencie Jezus Chrystus mówi: nie bój się, bo ja przez te sakramenty jestem z Tobą i Ciebie chcę umacniać. No właśnie, Ojcze, ostatnie pytanie, bo kończymy Triduum Paschalne, skończyło się już Triduum Paschalne, święta, skończył się, ale rozpoczyna się nowy okres liturgiczny, okres wielkanocny. No,
czas piękny, na ołtarzu będzie stała figura zmartwychwstałego Chrystusa, czy przy ołtarzu, nie wiem jak będzie u ojców, ale tak się zastanawiam, no bo żywy, zmartwychwstały Bóg, będziemy w tej euforii, pewnie przez pierwszy tydzień jeszcze w tej euforii zmartwychwstania Pańskiego, ale potem znowu wrócimy do codzienności, potem okres zwykły, potem kolejne okresy liturgiczne i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko, aż dojdziemy do już pewnie dziesiątych, setnych świąt w naszym życiu, które nie zmienią znowu nic. Więc Wielki Post kojarzy nam się z czasem nawrócenia, pokuty, ale z czym nam się powinien kojarzyć okres Wielkanocy? Z radością. Powinien się nam kojarzyć z radością, że Chrystus pokonał grzech i śmierć. Dlatego ja mam taką możliwość zawsze przyjść do Niego. I ja to tak nazywam. Ja to nazywam, że spowiedź to jest moje małe zmartwychwstanie. I te każdorazowe małe zmartwychwstanie, kiedy ja przychodzę do spowiedzi, ono mnie doprowadzi do tego ostatecznego zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. Kiedy ja też zejdę z tego świata i spotkam się też z Chrystusem. Bo to jest dla mnie najważniejsze, że mogę przyjść do Chrystusa i Chrystus pokonał ten grzech i Chrystus mnie zaprasza. I to jest ta radość. To jest ta radość, że ja te grzechy mogę zawsze oddawać Chrystusowi, a Chrystus je przebacza i jestem z tego szczęśliwy. No nie, bo w grzechach bym cały czas trwał i żył, to człowiek jest właśnie taki cały czas w bojaźni, że przed tym, jak umrę, ja mam tak przynajmniej, że jakbym umarł w grzechu ciężkim, to sobie tego nie wyobrażam. Dlatego zawsze staram się wtedy, kiedy trzeba, właśnie korzystać z tego wielkiego daru, którym jest sakrament pokuty i pojednania.